nic. On do mnie mówi tak. Gdzieś tak kiedyś powiedziałem, kurwa, dzisiaj jest popyk za przekleństwo. Nie, coś tam na jakimś WF-ie było, nie, wow. nie trafiłem w piłkę, coś takiego. Kurwa, i od razu dzisiaj jest popyk. A to bo, kurwa, i znowu tak. Mi tobie, Staszakowi i Wojtasowi kazał robić 100 popyk i 100 wrzuszków. No, ale ale na tak, jak on się, zajebiście, kurwa, bo ja tak zawsze mu dopiekał, że nie mamy na sali WF-u, nie? I że nie grałem w kosza na przykład. Może byśmy w kosze wygrali. Gówniarzu się nie udzielę! Kurwa, ale przecież to nic nie znaj mu kurwa. A się koło do mnie! Przynieśli mu kurwa zwolnienie, że poniżej 10 stopni na drugie miał postać. No bo tak, on mówi, kurwa zimno było na dworze minus 10. A czy mówię, że on nie wychodzą, bo zwolnienie. Słuchaj, ja mówię ze Stasiekiem, pierdolę, nie wychodzę. Mówi, tak? Nie możesz to przynieść minus zwolnienie z WF-u, że poniżej 10 stopni nie możesz. Stara mnie pisała, proszę zwolnić mojego syna z tam leci WF-u na dworze, kiedy temperatura przekracza minus 10 stopni. Kurde, one patrzą na to. To nie twoje pismo? Mogę panu pokazać, że to z polskiego nawet mi się wkurwi, bo ja tak po tym wypadku przyniosłem zwolnienie, tak, na listopad, on dobrze, spoko. Przyniosłem następne zwolnienie do stycznia. No dobrze, dobrze. Koko. Idę kurde na ten tygodniu do lekarza, nie przyjść na czerwca zwolnienie. Kurwa, ale Grudkowski to jest proszę. Kurwa, ja nie bym miał tyle znowu w tym roku. Ty, a piękniaka mi złapi to. To kurwa, ty. Ja bym tylko dać mu będzie na początku roku, że mi zapyskowanie nie postawi piątki. Ty czy ty laskę dostałeś, kurwa, za to, że wyników piłki raczej nie sprawdziłeś. To było najpiękniejsze. Przyniosłem mu zwolnienie, on mi każe kurwa iść do piłka reszta i sportem.